Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Remontowana droga powiatowa Krążkowy Mikorzyn będzie zdecydowanie węższa dla pojazdów. W newralgicznych miejscach nie będą mogły minąć się dwa tiry. Swoje obawy przekazali mieszkańcy Mikorzyna radnym. Temat poruszono podczas sesji Rady Miasta. Informację o znacznym zwężeniu drogi przekazał radny Adam Tęsierowski. Według informacji, które uzyskałem od kierownictwa budowy drogi i biznesmenów mikorzyńskich, którzy zajmują się transportem, że droga będzie przewężona na 5,5 metra. Okaże się, że tiry na tej drodze, na tym odcinkach będą miały problem się z mijaniem, będą musiały zjeżdżać na pobocze. Paradoksem jest w tym wszystkim to, że budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Mikorzyna i chociażby kawałek chodnika na wysokości kilometra z Krążków do Mikorzyna zabudowany, tiry się w środku po prostu dwie nie zmieszczą. Chcę Państwu powiedzieć, że tir jest szerokości 3 metrów, droga 5,5. Jak może się na tym odcinku mijać? Musi zjechać na pobocze, musi zahaczyć kawałek chodnika, musi wskoczyć na chodnik. Innej możliwości przejazdu nie będzie. I tu są obawy ogromne, że pobudowana wspaniale ścieżka pieszo-rowerowa, ludzie będą się bali z niej korzystać. Z tego powodu, że ten ruch, który idzie przez Skępna na Mikorzyn, choćby na Kalisz, będzie naprawdę duży przy remontowaniu tej drogi, a te tiry będą zahaczać o ścieżkę pieszo-rowerową podczas mijanki. Rozwiązania są według mnie nieodpowiednie na czas i na ruch, który żeśmy chcieli. I okaże się, że zamiast jechać sprawnie i równo z Skępna do Mikorzyna czy odwrotnie, będziemy zwalniać, bo będą jakieś pasy zwalniające budowane, niezrozumiałe jest. Wiem, że jest duże oburzenie mieszkańców, jako sołtys przede wszystkim zgłaszam to, żeby ewentualnie tym tematem się zainteresowały media, czy ewentualnie starostwo powiatowe, bo po wybudowaniu będzie naprawdę problem z tą całą drogą i z ruchem. Wszyscy się o tym przekonamy niebawem. Dodam jedną rzecz jeszcze. Dowiedziałem się dzisiaj, że chodnik, który jest już w Krążkowach, w stronę Mikorzyna i ma 1,5 metra szerokości, będzie poszerzany na 2. I po drugiej stronie ścieżka pieszo-rowerowa. To tu już ewidentnie dwa tiry się nie miną, bo dodaję, że tir ma szerokości z lusterkami 3 metry. To potrzebna jest 6. Albo będą lusterka zamykać, albo będą je tłuc. I wbrew to, co mówi policja, że powinno być spowolniane, absolutnie nie będzie bezpiecznie. Będą mieli co chwilę zgłoszenia, bo będą stuczki, będą obrywanie lusterka, będą, tam policja będzie na okrągło, tylko z tego powodu, że te samochody się nie będą mogły mijać. A nie mówiąc o zimie, co będzie zima. Myślałem, że po remoncie drugiej będziemy jeździć z Mikorzyna do Kępna z prędkością minimum 70 km na godzinę, że droga będzie bezpieczna. Okazuje się, że to wszystko będzie tylko spowolniane. Tak na dzisiaj to wygląda z informacji, które uzyskałem od kierownictwa budowy, czy ewentualnie od ludzi, którzy żywo w Mikorzynie są tym zainteresowani, bo Mikorzyn jest centrum tej budowy. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem dodać, że tak jak była mała obwodnica robiona, projekt, tak samo i w tej chwili projekt, który jest realizowany, nie wiem kto to za projektant robił, jest znowu spieprzony. To są miliony pieniędzy, które są utopione w drogę, która będzie niewłaściwie wykonana. Bo jeżeli wykonawca ma się tylko opierać na projekcie, no to mnie się wydaje i sam widzi, że są błędy, to tutaj jest gdzieś popełniony błąd. Mnie się wydaje, że ten brak nadzoru starostwa nad budowy, na wszystkich budowach, jakie obecnie są wykonywane na drogach powiatowych. I tutaj mało tego, że ta mała obwodnica nie zdaje egzaminu, która jest w Krążkowach, tak samo i nie zdaje egzaminu, tutaj co kolega Adam powiedział, nie zda egzaminu droga Krążkowy Mikorzyn. A te pobocza, zresztą pas drogi jest 12 metrów szerokości i jest możliwość poszerzenia w taki sposób, żeby była bezpieczna droga, a nie żeby tylko wykonać drogę i nic więcej poza tym. Ja tutaj całym tym jestem razem z mieszkańcami Krążkowy zbulwersowany, że takie coś się robi za takie duże pieniądze. Dziękuję. Trzeba dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że droga na dzisiaj ma 5,90, 5,80, my ją zwężamy. To jest nie do przyjęcia. Pokazałem zdjęcia, bo to dostałem od przedsiębiorcy naszego, który zrobił, który mówi, że te samochody do niego, do firmy dojadą. Ale co z pozostałymi? No każdy łuk drogi się ścina. Tirem przymiani albo naczepa będzie wskakiwać na chodnik, albo przód tira będzie wjeżdżał na chodnik. No innej możliwości nie ma. Nie wiem, jak one się będą mijać. Będzie to naprawdę ogromny problem. Firma wykonuje to zgodnie z projektem, ale ktoś ten projekt zlecił i ktoś go wykonał. No właśnie, ja też chciałam się wypowiedzieć w sprawie tego projektu, w którym się nie zakłada wymiany przystanków autobusowych, żadnych zatoczek nie ma tam
w tym projekcie. Dlatego też bardzo dziękowałam się na sesji panu burmistrzowi za rozwiązanie problemów trzech przystanków w Myjomicach, które niestety, ale powinny się znaleźć też w tej projekcie tej budowy. Kępińska policja jest przekonana, że zwężenie drogi będzie z korzyścią dla bezpieczeństwa, bo kierowcy będą jeździć wolniej. Zdecydowanie będzie bezpieczniej. Chcę przypomnieć, że wszystkie policyjne statystyki mówią o tym, że główną przyczyną wypadków, kolizji, ofiar, które w tych wypadkach czy to giną, czy odnoszą obrażenia, jest właśnie prędkość. Także sama zaproponowana na tej drodze rozwiązania infrastrukturalne, które spowodują zwolnienie tego ruchu, na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Ale jak będzie wąsko, to dwa tiry na przykład mogą częściej powodować kolizje między sobą, bo po prostu będą jeździć szybko, nie dostosowując prędkości, bo pan dobrze wie, że na tych odcinkach drogi często łamane są przepisy ruchu drogowego. Dokładnie po to są zastosowane właśnie rozwiązania infrastrukturalne, które będą wymuszały na kierowcy tira jechanie z prędkością niższą niż na odcinku, jeżeli jezdnia byłaby szeroka i byłaby możliwość rozwinięcia dużej prędkości. Przypomnijmy, koszt trwającego remontu drogi powiatowej krążkowej Mikorzyn to blisko 13 milionów złotych.